Hi, my name is Tik. You're watching Weekend z Jankesem w SK TV. Dobra, dobra, wystarczy tego? Ściągam to, zakładam swoje. O, 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 jest Jankes, jest Weekend z Jankesem. No, a to był Tik, który teraz siedzi koło mnie. Startujemy, zaczynamy Weekend z Jankesem. Tym razem zabieram was na fantastyczną arenę, którą niewątpliwie jest Stadion Narodowy w Warszawie. Tutaj, w tym miejscu, w tym roku odbywa się rewelacyjna, motoryzacyjna impreza Top Gear Live w ramach edycji specjalnej Werwa Street Racing. Będzie naprawdę na bogato i przede wszystkim motoryzacyjnie. Jankes, startujemy. Odjazd. Tik też jedzie z nami, no. Jest porządny zapach paliwa, jest najlepszy polski kierowca, Krzysztof Hołowczyc, dobrze powiedziałem, najlepszy. Kurde, mi miło, no dobrze, wchodzę. Krzysztof, jaka jest twoja rola na tej imprezie tutaj? No przyglądam się, mam paru przyjaciół, którzy mnie tu zaprosili. Jak jest tyle sprzętu, tyle koni mechanicznych, tysięcy koni mechanicznych, to głupio tu nie być. A powiedz mi, nie wyjeżdżasz dzisiaj za kółkiem? Nie robisz jakichś cudowianek? No nie. Dzisiaj sobie spokojnie oglądam, także mam trochę czasu, dlatego mogę z wami pogadać. Przy okazji, właśnie wróciłeś z Francji chyba, tak? Tam nie było spokojnie. Z przygotowań do Dakaru. No, testujemy cały czas, jesteśmy coraz bliżej Dakaru. Tak naprawdę to już zaczyna pykać, ale za dosłownie 2 tygodnie znowu do Maroko pojedziemy na 2 tygodnie testów. I jeszcze ostatnia eliminacja Pucharu Świata. Wierzę ciągle, że Puchar Świata będzie w moich rękach. Jestem w tej chwili na 3. pozycji, ale jeżeli wygram Portugalię albo przyjadę wysoko, wyżej niż moi przeciwnicy, to jest szansa na Puchar Świata. Jeśli chodzi o gentlemanów z wyjątkowego programu Top Gear, jak to jest z tobą? Jesteś fanem tego programu? Zdarza ci się oglądać? Nie, no pewnie. Chłopaki czasami odjeżdżają i czuć tu brytolskim humorem, ale ogólnie testują fantastyczne wózki, jest dużo zabawy, robią ciekawe rzeczy, skaczą, łamią przyczepy, no to jest mój świat, lubię to. Kiedyś Clarkson w jednym z odcinków, to był rok, jak się nie mylę, 97, strasznie pojechał po magicznym wozie pod tytułem Polonez, wyśmiał koniki, których szukał gdzieś tam pod maską, wyciągając marchewkę. Czy masz coś do powiedzenia Clarksonowi, który pojechał po naszym wozie? Niech sobie obejrzy swoje rowerki, w którym miejscu się kręcą łożyska i czy się w ogóle kręcą, bo się zacierają co chwila. Także wolę polonezika niż rowerka. Mamy to. Dzięki, Krzysztof, i powodzenia na Dakarze. Czołem. Jankes melduje się ponownie. W Weekendzie z Jankesem przedstawiam wam wyjątkowego gościa, Tomek Ignatowicz, organizator Werwa Street Racing. Tomek, zacznę od tego, że wygląda to imponująco. Ludzie się schodzą. Ile tu dzisiaj ludzi przyjdzie? Mamy komplet. Sprzedaliśmy 60 tysięcy biletów, więc będzie cały stadion pełen. To jest chyba największa impreza motoryzacyjna w Polsce od lat. W ogóle jest to pierwsze show motoryzacyjne na tym obiekcie, na Stadionie Narodowym, więc Werwa Street Racing debiutuje jako sport motorowy na tym stadionie. Warto dodać, że jest to największa impreza Top Gear Live na świecie, w historii. Nigdy wcześniej Top Gear Live nie przygotował tak wielkiego wydarzenia, więc jakby polska edycja przechodzi do historii i wpisuje się, myślę, dużymi zgłoskami w księgi. Co się wydarzy właśnie w trakcie tej imprezy Top Gear Live? Zobaczymy wiele niesamowitych atrakcji, jak na przykład rydwany motocyklowe, nazwijmy to. Zamiast koni, tych prawdziwych koników, będą skutery chyba, tak? Tak, będą skutery, więc dosyć jest to zabawna forma. Będzie też karling to taki sport zimowy, który w Polsce jest mało popularny.
w innych krajach trochę bardziej. My przygotowaliśmy, a właściwie Top Gear przygotował wersję motoryzacyjną. Będzie fajna rzecz, ja myślę, skierowana do polskiej publiczności. Mecz Polska-Anglia to zawsze był klasyk, klasykiem pozostanie. Dzisiaj postaramy się przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Kto będzie kapitanem w jednej i drugiej drużynie? James May i Richard Hammond, oni grają po przeciwnej stronie bramki, nazwijmy to. Jeremy będzie sędzią, zobaczymy jak mu pójdzie, chociaż znany jest tego, że jeśli chodzi o piłkę nożną, to jest trochę z tym na bakier, ale może być ciekawie. Oczywiście piłkarzami w jakimś sensie oczywiście są ludzie, ale przede wszystkim samochody, tak? Tak, oczywiście to samochody podczas tej imprezy są głównymi bohaterami i to samochody będą grały w piłkę. Niech tak się stanie, dzięki Tomek, najlepszego. Dzięki. Za chwilę Jankę zwraca. Panie, panowie, w końcu się odnalazł, szukaliśmy cię długo. Adaś, gdzie przed chwilą byłeś? Uciekłem. No dobra, ale jesteś, okej. Okay. Byłem chyba u was, ale akurat w radiu. Okej. Okay. No to bardzo mocno przy okazji pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia SK. Adam, najpierw o imprezie Top Gear. Jesteś fanem tego programu? Oglądam panów na pewno. Akurat to show, które tutaj jest, wiem, że już było parę, było i w Moskwie, i gdzieś tam w Wielkiej Brytanii. Ponoć to jest największe, to bardzo fajnie dla nas, bo my jesteśmy organizatorami jako Orlen. Myślę, że nie tylko to show, które zaprezentują Anglicy tutaj, ale również to, które my będziemy mieć jako Orlen, będzie bardzo fajne i zapraszamy serdecznie, bo naprawdę wydaje mi się, że będzie fajny show. Dobrze. Powiedz mi, Adaś, jak twoje przygotowania do Dakaru? Jak to wygląda teraz? Na jakim etapie jesteś? Dobre, bardzo dobre. No, w zasadzie po tej imprezie samochód jedzie do Belgii na przebudowę, już będzie zmieniany silnik, zawieszenie, wszystko odnowione, ten samochód będzie jak nowy, żeby na Dakarze śmigał. I teraz będzie znacznie lepiej? Będzie lepiej, no. No, będziemy się starać, choć powiem szczerze tak, łatwo nie będzie, to jest jedna sprawa, jest wiele bardzo dobrych kierowców. Druga sprawa, że tam, żeby się przepchać, to naprawdę już jest bardzo ciężko, są tak dobrzy. No i też dużo większe ryzyko się ponosi, więc różne rzeczy dzieją się po drodze, tak jak na przykład na Silku. Dobra, pokazują, że musisz uciekać, a nam Małysz jak zwykle leci. A ostatnie pytanie, uwaga, wiemy, że porządnie latałeś, jeśli chodzi o narty. Twój najdalszy skok tym samochodem, ile metrów wynosił? Wydaje mi się, że około 25 metrów, ale dachem w dół na Silku ostatnio. Adam, powodzenia, cześć, najlepszego. Poleciał! Dziękuję! Na Top Gear Live, Verva, Street Racing nie brakuje wyjątkowych pojazdów i wyjątkowych gości. Oto kolejny, Rafał Karwowski, jak w 40-latku. Dokładnie. A masz coś wspólnego z nim? No, chyba nie. Dobra, Rafał, jesteś miłośnikiem wyjątkowych, z pewnością wyjątkowych pojazdów, samochodów. Za chwilę coś wam wyjątkowego pokażę, obiecuję. Najpierw skupmy się na pojeździe numer jeden. Pojazd Flintstonów, tak? Tak, zgadza się, jest to pojazd Flintstonów. Tak, w Hollywood był budowany do filmu Viva Rock Vegas, był zrobiony z plastiku. My poszliśmy o krok dalej. Całe auto z drewna wyrzeźbiliśmy, zrobiliśmy go na bazie wózka akumulatorowego. Także ten oto pojazd ma zasięg około 100 km i możemy podróżować 20 na godzinę. Jechałeś kiedyś tym wozem po ulicy, powiedzmy? Tak, oczywiście, bo tutaj wystarczy wykupić ubezpieczenie OC, jest to pojazd wolnobieżny, także można się poruszyć i nawet GPS-em sprawdzaliśmy prędkość i udało nam się 30 na godzinę osiągnąć. Idziemy dalej, pokażę wam teraz coś. Ty pierwszy, Rafał, idziesz. Janka jest za tobą. Uwaga! Tada! Na pewno po oczach poznajecie ten samochód, ale przypomnijmy, co to jest? To jest agent McMission z Auta 2. To jest to takie wydanie Jamesa Bonda. Co on tu ma pod machą? Ile ma tego? Jest to oryginalne Volvo P1800, przerobione przez naszego blacharza na auto filmowe, takie, żeby go jak najbardziej upodobnić do Astona Martina DB5. Nie, to nie wszystko, idziemy dalej, chodźcie. Jest, proszę. Któż nie zna
takiej właśnie fury z filmu Auta, z której części? Tak, to jest z pierwszej części, zresztą i drugiej jest to złomek. Jest to oryginalny Chevrolet, wcześniej był pick-upem Auto z 1955 roku. I żeby jak najbardziej był oryginalny, też szukaliśmy dźwigu, który też był z tamtych lat. Także że jest to oryginalny samochód. Jest zygzak, chodźcie, kolejne auto, które przyjechało na Werwa Street Racing do Warszawy, na Narodowy. Jest zygzak, prawda? Tak, to jest zygzak, zbudowany jest na bazie Toyota MR2, auto jest z włókna szklanego zrobione. No i tak chcieliśmy, żeby tak trochę go udziwnić i dlatego on nie ma drzwi i zrobiliśmy po prostu, żeby wejście przez dach było do niego. Także jak to? No nie wierzę! Proszę, wchodzę! Jakby teraz spuścił to byłoby już dwóch Lancesów. Dobra, Jezu, ale tu jest wygodnie, pięknie, wspaniale, no. No nie wierzę. To czy ja sobie wejdę, uwaga, na. Prawda, człowiek sobie wsiada. Rafał, mów, co to za fura? A więc tak, jest to oryginalny Fiat 500, który został przerobiony na auto bajkowe. Wiadomo, to jest Luigi, ma francuski berecik, oczka. Tutaj tak z zewnątrz wygląda, że są nieprześwitujące, ale ze środka wszystko widać. Potwierdzam, wszystko widać, widzę was. O, tutaj też. Dobra, wysiadam. No i w finale, uwaga, deser. Ta-dam! Chodźcie. Dwa w jednym, po lewej stronie. To jest Scooby-Doo, oryginalna furgonetka, Volkswagen T2, ogórek był. I żeby tak coś zrobić kolejnego dziwnego, po prostu skróciliśmy go w środku 1,5 metra. Nie, no to jest, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Dobra, i kończymy tę cudowną, bajkową przygodę tą furą. Stańmy koło uzębienia, żeby ładnie pokazać, jest. A to jest Taxi Benny z filmu Kto wrobił Kulika Rogera. Jest to Volkswagen Garbo, z którego skróciliśmy w środku o jakieś 80 cm, obcięliśmy mu dach. I oczywiście jak większość pozostałych samochodów, 100% jezdny jest. Powiedz mi, masz jakieś jeszcze inne pojazdy w swoim garażu? Tak, jeszcze mam samochody filmowe, hot rody, także kolekcja cały czas się powiększa. Coraz więcej jest takich, nie wiem, dziwnych samochodów. Ja się kręcę, no. Człowiek z dziwną fryzurą, dziwne samochody, coś fantastycznego. No dobra, a twój ulubiony? Mój ulubiony jest DeLorean, który stoi obok. To jest auto z Powrotu do Przyszłości, z mojego ulubionego filmu, który zawsze święta oglądałem. No i jako pierwszy musiałem go po prostu mieć. Gdzie on stoi? Gdzieś tam? Dobra. Za barierką, no dobra. Jak będziecie grzeszni, to wam pokażę. Jak nie jesteście grzeszni, to wam tego nie pokażemy. Pokażemy? Pokażemy! Mówią, że pokażemy. No to za chwilę tam się widzimy. Do zobaczenia. Po raz kolejny w Weekendzie z Jankesem pojawiam się z Rafałem Karwowskim, zwariowanym wariatem, miłośnikiem samochodów filmowych. Teraz was zastrzelimy, dosłownie. Rafał, opowiadamy dalej o twoich samochodach. Powiedziałeś, że za barierką jest auto z Powrotu do Przyszłości z tego filmu, ale mamy jeszcze inne przyjemności. Zacznijmy od niego, od tego. Oczywiście, to jest auto z Green Hornet, czyli zielony szerszeń. Jest to oryginalny Chrysler Imperial, któremu gadżety takie doczepiliśmy jak karabiny. No i inne rakiety, które są gdzieś tam pod zderzakiem zamontowane. Jezu, dobra, idźmy dalej, bo jest tego mnóstwo. Uwaga! Jeden z moich ulubionych filmów, czyli... Ghostbusters. I to też rzeczywiście, skąd to ściągnąłeś, tą furę, stary? Te auto w słonecznej Kalifornii akurat stałe. Jest to Cadillac z 1955 roku, który na początku był autem do pogrzebów, jakby, a później na karetkę został przerobiony, a teraz cieszy ludzi. Auto do pogrzebów, karetka, czyli najpierw pochowano, później no dobra, nie będę się rozwijał, okej, idziemy dalej. Pięknie. I prawie wszystkie elementy prawie oryginalne? Oryginalne, oczywiście, 100% oryginał. Poza gadżetami na dachu. Okej, dobra. Mamy Batmobila tutaj, uwaga Rafał, pokażmy. Tak, jest to Batmobile, auto zbudowane na bazie Thunderbirda. Na początku auto z gipsu rzeźbiliśmy, później zrobiliśmy kopyto z włókna szklanego, a później oryginalną całą karoserię założyliśmy na jeżdżącej już ramie. A co mamy w środku? Silnik od czego? Silnik Thunderbird 3.8, gdzieś koło 150 koni w tej chwili. I to naprawdę jeździ? Oczywiście, główne takie założenie, wszystkie samochody mają jeździć. Mają być pojazdy jeżdżące, a nie atrapy. No dobra, ale ma, jest, nie wiem, jest rejestracja? Może ten naprawdę śmigać po ulicy? Nie, tym za bardzo nie można. Jedyne co używam to do jakichś teledysków czy filmików. Wtedy pod eskortą policji jeździmy. Dobra, okej, okay. Idziemy dalej. Idziemy. Batmobile, piękny. Ale zobaczcie, co to jest z przodu. Uż ty! Prawdziwa turbina z samolotu. Powaga? No, oczywiście. Prawdziwa turbina z samolotu, jakby ktoś nie słyszał.
Mamy kolejny samochodzik. Tak, jest to auto z wyścigu śmierci, Death Race. No i opancerzyliśmy go, karabiny pozakładaliśmy. Jest to oryginalny Porsche 911. A tutaj? Żeby ewentualnie kogoś zmieść z drogi, by ktoś nam przeszkadzał, tak? Tak, no to jest bazooka. Okej, okay. Idziemy, chodźcie. I czas na wyjątkowy finał, samochód z filmu Powrót do przyszłości. Tak, jest to mój ulubiony samochód, to jest oczywiście oryginalny DeLorean z 81 roku, który chcieliśmy po prostu scharakteryzować, żeby jak najbardziej był do pojazdu filmowego podobny. Niestety jeździliśmy 88 mil na godzinę i nie udało się w czasie przenieść. Ale będziecie jeszcze próbować? Oczywiście. Ja chętnie skorzystam, jeśli będzie jedno wolne miejsce dla Jankesa, to proszę dać znać, dobra? Dobra, spróbujemy. Dobra, dzięki bardzo. Stary, jestem pod wrażeniem, naprawdę czapki z głów i nisko się kłaniam za twoją wyjątkową życiową zajawkę. Dziękuję bardzo. Idziemy w stronę stadionu, bo zrobiło się ciemno. Za chwilę start tej imprezy. Verba Street Racing, oczywiście z Top Gear Live. Yep. Właśnie pokonałem niezliczoną ilość schodów i w końcu pojawiłem się na koronie Stadionu Narodowego. Spotkałem fantastycznych ludzi z Opola. Jest Karolina, jest tata Krzysiek. Kto kogo bardziej zabrał na tą imprezę? No tutaj moja córka rządziła, ona wymyśliła i chcielibyśmy bardzo zobaczyć Stadion Narodowy. Była okazja, jest super. Karola, jak wrażenia? Po raz pierwszy tutaj jesteś? Tak, po raz pierwszy. Bardzo się cieszę, że mogę zobaczyć na żywo tak świetnych kierowców i maszyny. A powiedz mi, jesteś większą fanką sportu takiego jak choćby piłka nożna, czy chodzi bardziej o motoryzację? Jak mam wybierać piłkę nożną i motoryzację, to zdecydowanie wolę samochody. Okej, okay, dobra. Chcecie kogoś pozdrowić jeszcze w tym programie? Jeżeli się da, to oczywiście tak. Pozdrawiamy naszą mamę Magdę i brata i syna Rafała. Karola, kogo pozdrawiasz? No to ja również pozdrawiam mamę w zasadzie, bo to jest tutaj, oraz wszystkich moich kolegów i przyjaciół z klasy. Pierwsza B rządzi. No i tyle, powiedziała Karolina. Dziękuję wam bardzo. Show trwa tam na płycie stadionu Hoty, trochę bliżej zobaczyć. Dziękuję wam bardzo. O, jest też fala. Ja się troszkę spóźniłem. Kończymy, byliśmy na Stadionie Narodowym na Verba Street Racing. Jest naprawdę fantastyczny. Jeśli w tym roku nie byliście, za rok musicie się postarać i przybyć na to wyjątkowe motoryzacyjne cudo. Śmiało mówię. Jankes, do zobaczenia w kolejnym weekendzie z Jankesem. Cześć.